Gmina Grodzisk Mazowiecki. Tu żyje się inaczej. Niecałe 15 minut drogi od Warszawy, w jej południowo-zachodniej części, znajduje się gmina Grodzisk Mazowiecki. W skład gminy wchodzi szereg niedużych miejscowości, gdzie ludzie żyją zupełnie inaczej niż w dużym mieście. Tu nie ma pośpiechu, nerwów i niepotrzebnej rywalizacji. Tu żyje się w zgodzie z przyrodą i w spokoju. Mieszkańcy tej gminy cieszą się tym, co może zaoferować okolica. Kilkusetletnie drzewa stanowią unikalny walor przyrodniczy. Każdy kawałek ziemi jest starannie uprawiany. Pola są nie tylko źródłem zarobku, ale też ozdobą okolicy. Jeziora, lasy, dzikie ptactwo – to wszystko pozwala poczuć się, jakbyśmy byli nie 20, ale 200 kilometrów od dużego miasta. Nie brakuje nam niczego, co potrzebne jest do szczęśliwego życia. Ochotnicza Straż Pożarna daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa. Strażacy nie są anonimowymi bohaterami w mundurach. To my, to nasi sąsiedzi. To jedni z nas. Lokalny klub sportowy zawsze tętni życiem. Stadnina koni to raj dla miłośników jeździectwa, ale też kolebka młodych talentów tej dyscypliny. Jeźdźcy, którzy tu stawiali pierwsze kroki, zdobywają teraz wiele medali na różnych zawodach. Można tu nawet pojeździć na nartach wodnych. Ta atrakcja ściąga co roku z okolicznych miejscowości tysiące ludzi, którzy chcą spróbować tego widowiskowego i oryginalnego, a jednocześnie ekstremalnego sportu. To, z czego jesteśmy szczególnie dumni, to jakość życia. Czyste środowisko, dzika przyroda tuż obok nas. Wiemy, jak smakuje mleko prosto od krowy. Znamy też smak naturalnego miodu prosto z pasieki. Tu nawet pszczoły nie gryzą. Komfort życia to też możliwość szybkiego dojazdu do stolicy. Gmina Grodzisk jest świetnie skomunikowana. Dzięki biegnącej tuż obok autostradzie od Warszawy dzieli nas niecałe 15 minut drogi. Naszym dziedzictwem jest historia, zapisana w pięknych XVIII-wiecznych kościołach i kapliczkach. Tradycja jest dla nas bardzo ważna. Kolejne pokolenia grodziszczan wychowują się w tej samej szkole. Ilość dyplomów i pucharów świadczy dobitnie o jej wysokim poziomie. Dom Pomocy Społecznej mieści się w starym dworze w rozległym parku. Dbamy tu o to, by nasi seniorzy mieli zapewnioną godną starość, a wiele osób dożywa tu przeszło 100 lat. Nasza gmina jest bardzo przyjazna i chcemy jej bronić. Chcemy bronić swoich praw. Niestety, niedawne decyzje, aby przez należące do nas tereny przeprowadzić wysokonapięciową linię energetyczną o mocy 400 tysięcy volt, zagrażają zdrowiu nas wszystkich. Ta skandaliczna decyzja spowoduje, że okolica przestanie być atrakcyjna, straci walory przyrodnicze. Nie będzie już siedlisk dzikich zwierząt, działki nie będą atrakcyjne mieszkaniowo, a ludzie będą tracić zdrowie. Protestujemy wobec tej decyzji. Prosimy o wsparcie i zrozumienie. Chcemy, żeby nasza okolica pozostała taka, jaka jest. Nie chcemy żyć w nieprzyjaznym dla rodzin rejonie przemysłowym. Jesteśmy otwarci na nowych mieszkańców. Grodzisk to atrakcyjny adres przyszłości. Tu, w Grodzisku, najważniejsi są ludzie. Czytał Andrzej Szeremeta. Ja też stąd pochodzę. Mieszkałem w Kłudzienku, chodziłem tu do szkoły. Zawsze chętnie tu wracam, bo tu jest część mojego świata.